No witam z tej strony Jakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale Zaknals. Jak widzicie, widzimy się w trakcie robienia mapy, tylko dlatego, że no z dźwiękiem mam problem. Nie jest to poustawiać, żeby było głośniej. Kurde, moje ustawienie, które kiedyś było dobre, teraz okazało się, że to beznadziejne, kurcze. Taka hała z tego wyszła. Nie czy muzyka nie jest też za cicho z gry. Też nie chcę, żeby była za głośna, bo się okaże potem, że tu jest za głośna, a mój głos jest ciszy. Oddacie radę dadzą, jak widać. Używaj tego. Nic więcej nie trzeba tu robić. Sobie dadzą radę. Mapa zrobiona, mam nadzieję, że dźwięk jest dobry. Bo nie chcę się tego odcinka od nowa nagrywać. Tak naprawdę. No i będę starał się głośniej mówić. To może coś zadziała, ale też to może sztucznie brzmi, że później mnie tak bym głośniej mówił. Ale zobaczymy. Mamy mapę treningową. Lećmy tam. Jesteśmy. Zawsze klikujemy to. Widzę, dziwna ta podłoga. No jak na łyżwach jeżdżą. Co jest? Dawać. No i udało się pokonać. Jakieś łączenie łańcuchami jest. Zadaje więcej obrażeń, ale po chwili ogłusza. Czy coś podobnego. Kolejna mapa. Uruchamia się. Zmieniam.
Mam przyspieszyć, to nie będzie problem na razie. Ale coś takiego niech stoi. Czy coś więcej? No chyba nie. Także koleżankę tu postawimy. I niech nawala. No i skina no nie kupiłem. Jakiś tam był dość tani, więc go kupiłem. Miałby nie iść jak urząd postać. Dość często. No idzie ten mi koleś. O! Przestań przebiegać. Przynajmniej nie przebiegają przez tymi opancerzonymi. Czyli tanki mogą zatrzymywać fajnie. Przynajmniej tyle. No to trzeba myśleć teraz. Dużo bardziej. Tu gdzie jej stawiam. Kolejna mapa, kolejne wyzwanie. Naprawdę boję się, że będzie za cicho. Nie słychać. O kurde, gdzie co postawić? Gdziekolwiek. Nawet dobrze rozkminione to jest. To i tu będą. Nawalamy. O, i jacyś włóczniarze. No, rozpędzają się. I szarżują. No i przebili się. No trochę tu szaleją. Ale ja też zaczynam szaleć. Może on też się tu przyda. Zwycięstwo! Na razie to łatwizna. A potem to dramat. Kip. No co i z tym?
Takie scenik będzie, ale mijamy to. Dać mapy do robienia. A nie, tam jakieś dziwne rzeczy. Do słuchania. No zobacz, jest takie trudne. Jedyna droga do przybycia. No akurat dzień się zaczął. No akurat w tym momencie. Będzie trzeba to porobić, ale później. Nagród jeszcze nie odbierałem. Bo tutaj są. O, zarobię nie ma, gdzieś tu się odbija nagrodę chyba. A nieważne. Ile w nagraniu? 11 minut. Bo to nieźle, te cięcia mi pomogły nawet ograniczyć to czekanie. Bardziej, że na odcinek, że nie widzę za długi. Dawaj. Przyspieszamy. I strzelamy artylerią. Dobrze ustawione jest. Po co z gigantem zrobić? Nachalamy mocniejszą mocą. Nie dosięgnie ona. Niestety. Ale daje radę. No, rozbity został trochę. To kawałeczek życia. Nie przechodź. No i przeraz. Trochę powinien bardziej ustawić tam. Żeby nie przyłaził, kurde. Już tam maga postawić. To skutecznie będzie się tym zajmował. Można powiedzieć, że źle od początku tym się zająłem. Jak widać. Ale i tak przeszedłem. Nie będę go pokazywał, że drugi raz przechodzę mapę. Tylko zrobię to sam później. Na razie tego nie trzeba tego poprawiać. Bo nie przegram całkowicie. Nagrody się odbierało. Coś kojarzy, popatrzyłem. O nie wiem gdzie. Gdzieś tu było. A mam urojenia. To też możliwe. A jednak nie.
A jednak nie było urojeń. No, będę musiał tą mapę zrobić sam. Żeby dostać tu postać, a nie tutaj. Ale zrobi tak sam tą mapę. Widzimy się, jak ją skończę. Możliwe, że zaraz mi się uda to przejść. I udało się. To lepiej było postawić tam maga leczącego postawić, żeby moi strzelcy tankowali obrażenia od tamtych gigantów. I udało się. Wystarczyło tylko maga leczącego. I co ma kolejną, no kolejna mapa. Ten może być też trudna, zobaczymy. No i przepraszam się, nie gadam za dużo, ale trochę źle się czuję. Mój brzuch znów ma problem z żołądkiem i dlatego jest taki cichy. Chodzi o to, że nie mówię za dużo. A. O, coś takiego. Co to za morsy? O kurwa, oni tak po prostu doszli. Bo to się... w łeb walnąłem. O, zostawiam cię tutaj. A to jest tarasie takiego. Wygląda jak mors. Trochę dużo ich tu poszło. Udało się trochę zająć. Dajemy. No to on jest wytrzymały. Trzeba jako jego szczupę zbombardować. No i ostatni boss, a raczej przeciwnik. Udało się go zbombardować. Kolejna szósta mapa. Zostały jeszcze dwie. Jak mi się wydaje, do ósmej. I będziemy mieć cały odcinek.
który nie będzie trwać godziny. Oja, jakieś machiny bojowe. Zacząłem się ich bać. No to widzę, że to atakuje. Jak to zadaje wrażenia? No w miarę pokaźne. O, ma to zniszczyć. Przynajmniej ta kaulka tutaj jest. O, ma się cieszyć, że to ma zniszczyć. Pani szybko, jak widać. Nie postawię tego. Miejsca nie ma. Pani te łańcuchy spowalniają. Takie ustawienie powinno być dobre. Przeciął sznur. I tylko dwie mapy zostały, fajnie. Siódma i ósma. A że dziewiąta też jest. A może na dziewiąta? Bo może być ich jeszcze trzy. Zaczynam kolejną mapę BB7. No i trochę dłużej to się włącza. I zazwyczaj... O ja! Morsidła! Nie wiem, kogo tu postawić, żeby atakował wszystkich naraz. Dawaj te punkty. Uruchamiaj to. Ma ten trzeci skill, co robi niezło artylerię, wystrzeliwuje wszystkie pociski. Dość za dużo wrażenia, ale nie wiem, czy to bym chciał brać.
Nawalamy! Dobra, to też się tu przyda. Niech ten ostrzał tu będzie. Wyjdzie kolejny koleś nowy. Dobra, kolejna zdolność ta sama. Wezwać ten mor świny. Da się to zatrzymać, dobrze. To już kiepsko było, aż za nie mówiłem. Pomóż. Pozbądź się tego latacza cholernego. Wreszcie. Mogliby szybciej latać, bo i tak udało mi się ich kolegów pokonać. No i muszę na chwilę zrobić cięcie, bo troszkę źle się poczuję i muszę odpocząć. Odbierzmy te nagrody, co nam zostały. Z nowym bohaterem. Odda do radości. Jak go tam nazywają. Co tu ma kupić? To na pewno. Kasa jest. Te rzeczy trzeba kupić. Teraz zaczynam, to nie o to chodziło, że mam tu te kupowanie pokazywać, bo to nie jest ważne. Najważniejsze jest to. Nie wiem, jak to zrobię. Po środku to jest. Ustaw to tak, żeby wszystko tu przejąć. To jest czerwona dziewczyna, czerwone wejście.
tutaj, wychodzi ten, idzie tym niebieskim, tutaj zielonym i tutaj. Kurde. A będzie 8, a 9. To wygląda na przejście bossa. Dlaczego to boss musi być? Bo jak naprawdę wygląda jak ścieżka bossa, który będzie skomplikowany. I taką drogę ma. Ale zazwyczaj na 9 mapach kończył pierwszy etap. Tam drugi będzie z cięższymi wyzwaniami. A oto i dane miejsce na tych szarżujących. O kurde, idą tak po prostu tędy. I bombarduje. No trudne to nie jest. Udało się zahamować. To będzie trudna mapa. Już to widzę. Nie da się go zaatakować, dopóki w kogoś nie wejdzie. Czy raz pierwszy? Czy lejdzie kolejny? Dobrze, raz jeden. Co to za słabo reaguje? Dlatego udało im się przejść. Udało się. Widać to większy poziom trudności od poprzedniego eventu i pierwszego etapu poprzedniego eventu.
ta na ostatni mapa. A ile? No, 40 minut jednak będzie. Jak patrzę na tą mapę, dziwna trochę jest. Ale zobaczymy. Ja nikomu tu nie go wziąć. I co to za zagadka na mnie czeka? Tak jeszcze nigdy nie widziałem, żeby mapa była bez własnej postaci. Dziwne to jest. Jakaś głębsza historia. Nie macie wyboru. Co to było? Ja nie wiem, ale przetłumaczę to sobie poza tym nagraniem. A na wiki znajdę tam historyjkę i ja sobie przeczytam. Chociaż to tyle tekstu będzie. I to koniec? I to był koniec, to był naprawdę, naprawdę dziwny koniec. No nie, niestety nie. Mamy coś gorszego. Mamy coś gorszego. Znaczy, czy udało się to przejść. Ale chyba nie jest na siłach. To jednak godzina będzie z tego materiału niestety. Ale pół godziny i wystarczy. A to jak zwykle zajmuje dużo więcej niż powinno. Tak mi się wydaje.
No jakoś tu wyeliminuję tych tutaj. Tylko co dalej? Oni będą chcieli wtedy przychodzić. Ma to rozwalić, więc to robię. Rozwalać. Kurde, zginęła. Tu się czuję, że ja bym coś zjebał. No coś już zwaliłem. Bo powinienem ustać im w jednym miejscu, a potem coś innego robić. Zrobię to jeszcze raz. Coś tu mi się uda osiągnąć. Powstrzymać tych tutaj, co tu się dzieje. Tylko stało już tamtych, co się respią. I nie rozwalaj. Udało się. Nie padła. Rozwalaj. Nie boję za co się stanie. Zezwyczaj na siłę. Kurde. Teraz, żeby tu przejść. Trochę niemożliwe. Choć tam próbują niektórzy walczyć z tym. No tu wleźli, rozwalają. Dawaj.
Wow, przetrwałem ten moment. Na tyle, ile mogłem. Coś tam idzie. Bo tutaj się zatrzymali na niej. Nie czy w ogóle atakuje ich? Atakuje. Tak wszystko było widać, jakby nic nie robiła. Dobra, kolejny podają. Dawaj, dawaj, dawaj szybciej. Pozbywać się tych tutaj. Jedna postać przeszła. Mogło być gorzej tak naprawdę. Zwycięstwo. To gdzie kto przeszedł? Bo ja tego nie zauważyłem. Możesz to ominąć. Tekini tajsuru onjowa. Ika naru mono demo kongo no hidane ni narimasu. Peisu o tsurete katatsukete kimasu. Zostało tylko to i koniec na 12 odcinkiem. 40 godzin to zajmuje przejście tej mapy. Tych map. Ale się udało, pokonać w miarę bossa. Trzeba było tak to nazwać bossem. Więc jak komuś się to podobało, komentujesz, subskrybujesz, lajkujesz i widzimy się do następnego. Hej, cześć, pa!